lat temu ojciec Adam Studziński był między nami. Jeszcze nie tak dawno człowiek legenda sprawował swoją funkcję kapłańską, organizował już pasterstwo harcerskie, stanowił taki punkt zborny dla kombatantów z drugiego korpusu, mówię dla żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. Był człowiekiem nie tylko wielkiej wiary, ale także mocy, jak to jest w tytule. Przede wszystkim również człowiekiem, który bardzo twardo stał na ziemi. Stąd inicjatywa Resortu Obrony Narodowej, żeby ta wystawa powstała, przypomniała tę postać i wyraźnie pokazała kierunek, w którym zarówno obecni żołnierze, jak i to najmłodsze pokolenie powinno podążać. Wystawę o ojcu Adamie Studzińskim uważam za otwartą. Dobrze, że ojciec Adam Studziński zagościł w Warszawie, ponownie w Warszawie po tych latach służby, które pełnił przede wszystkim w Krakowie. Dobrze, że warszawiacy będą mogli, nie tylko warszawiacy, wspomnieć tę wspaniałą postać, która wywarła tak ogromne piętno na polskiej historii przedwojennej, wojennej i powojennej. Maszeruje brygada, maszeruje Zachód, północ, południe.